Demono, mija mnie czas. W tobie FM 20:32. Przed chwilą Anna Wyszkoni z zespołem Łzy także śpiewała w swoim wielkim przeboju Oczy szeroko zamknięte. Uczę się ciebie na pamięć, ale na szczęście są rzeczy, których nie da się nauczyć na pamięć i wykuć na pamięć. I dzięki Bogu, że tak jest. Przy moim telefonie na łączach internetowych Adam Czyszczoń, jak się za chwilę dowiecie, uczestnik programu Jaka to Melodia, uwaga, od 25 lat. Witam cię bardzo serdecznie. Witam cię również bardzo serdecznie, bardzo miło. Cieszę się, że możemy tę rozmowę przeprowadzić. No, czuję się zaszczycony, wiedząc, jaką zacną listę gości już miałeś, więc no jest mi niezwykle miło. To ja zwracam to do ciebie. Bardzo mi miło, że możemy dzisiaj porozmawiać. Jeszcze poza anteną, ale to jeszcze sobie porozmawiamy, bo jeszcze będę miał jedną rzecz, ale to po rozmowie. Adam, bardzo się cieszę, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, jesteś uczestnikiem programu Jaka to Melodia od 25 lat, czyli od roku 97. Powiedz mi, czy udział w programie Jaka to Melodia to jest jakby wynik twojego zainteresowania muzyką? Tak, więc delikatnie prostując, od 98 roku ja program oglądam oczywiście od pierwszego odcinka. A, okej, natomiast nie szkodzi. Natomiast żeby tu formalności stało się zadość, to pierwszy odcinek, mój debiut nastąpił we wrześniu 98 roku. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, oczywiście udział w programie to zdecydowanie wynik zainteresowań muzycznych, a także taki dość odważny krok w tamtym czasie, oczywiście w ramach brania udziału w różnych konkursach muzycznych, które no nie były wtedy zbyt popularne, bo tych radiostacji ani telewizji nie było zbyt dużo. Natomiast gdzie się tylko dało, to brałem udział w takich głównie korespondencyjnych konkursach radiowych i tą wiedzę muzyczną w pewien sposób no już pogłębiałem od kilku ładnych lat. Więc gdy się nadarzyła taka okazja, gdy ten program się pojawił, no to był taki moment, żeby spróbować sił również w zgadywaniu melodii. Okej. A powiedz mi, czy miałeś jakichś takich artystów, którzy cię, że tak powiem, ukształtowali muzycznie, bo nieprzypadkowo o to pytam, bo kiedy na przykład wykonuje się do ciebie połączenie telefoniczne, słyszę piosenkę Deep Purple. Tak, no nie jest ta muzyka na oczekiwanie, na rozmowę ze mną przypadkowa. Oczywiście Smoke on the Water. Tak, ta muzyka mnie ukształtowała. Tak naprawdę ukształtowała mnie muzyka
Początkowo mógłbym powiedzieć taka art rockowa czy muzyka progresywna, czyli takie zespoły jak King Crimson czy Pink Floyd. Później te poszukiwania poszły bardziej w kierunku muzyki hard rockowej, a więc takie no, wielkie zespoły jak Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin. I no, potem już zgłębianie muzyki sprawiło, że poznawałem inne zespoły, no, które tutaj można by wymieniać w różnych kierunkach, czy to właśnie tych progresywnych, czy też tego mocnego brzmienia, ale to były takie i są właściwie do dzisiaj, bo najbardziej lubię tego słuchać, takie moje muzyczne podstawy. Czyli ogólnie muzyka rockowa, jeżeli chodzi o ciebie. Tak, jeśli chodzi o taką no, muzykę, którą preferuję, którą najbardziej lubię, to muzyka rockowa, aczkolwiek no ja też muzykę lubię jako taką, więc z różnych gatunków i nurtów muzycznych potrafię znaleźć takie melodie i tytuły, które mi się bardzo podobają. Natomiast jeśli chodzi o artystów i wykonawców, których bardzo lubię tak całościowo, no to są właśnie te zespoły, które wcześniej wymieniłem i wiele, wiele jeszcze innych, ale głównie z nurtu tego właśnie muzyki mocnego brzmienia, hard rocka, art rocka, także bluesa, no w tym kręgu jakby to się kręci. Natomiast muzykę no, lubię bardzo szeroko. Też zależy dużo od nastroju tak naprawdę, od tego, do czego ta muzyka jakby ma służyć i czemu towarzyszyć. Wtedy skorzysta się z różnych nurtów tej muzyki i wybiera się ją jako towarzysza tego, co aktualnie się dzieje. Ale kiedy rozmawialiśmy pierwszy raz telefonicznie, to powiedziałeś mi o swojej fascynacji muzyką jazzową i twórczością Ewy Ben. Oj tak, no to jakby jest muzyka polska, to jeszcze jest troszkę też inny wymiar. No Ewa Ben no, jest absolutnie fantastyczną artystką, niepowtarzalną, o no, niezwykłym takim poczuciu muzyki, no swingującą, jazzującą, łączy w sobie muzycznie też, oprócz głosowo, no takie elementy muzyki, które tworzą w całości no taki produkt niezwykle mi odpowiadający, tak bym powiedział. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o dzisiejszy rynek muzyczny, to co ci się najbardziej podoba? No to jest trudne pytanie, które niektórzy też mi zadają, co aktualnie mi się podoba. Tak naprawdę tutaj nie jestem w stanie wymienić jakiegoś jednego artysty, którym jestem absolutnie zafascynowany. Natomiast i z zarówno takiego powiedzmy rynku polskiego i zagranicznego jest wielu artystów, z których lubię powiedzmy pojedyncze utwory, czy kilka tytułów i dla mnie one są na przykład bardzo dobre, więc tak tutaj jednoznacznie bym nie powiedział. No nie wiem, zagranicznych może cię zaskoczę, ale na przykład ostatnio wyjątkowo mi się podoba Dua Lipa, nie tylko jakby wizualnie, ale też pod tym kątem, jak ona prezentuje się muzycznie. To prawda, zaskoczyłeś mnie. Ale to są takie wyjątki potwierdzające taką moją rockową duszę. Tak. A jeśli chodzi o takich artystów, na przykład jak, nie wiem, Dawid Podsiadło, Mrozu czy Vito Bambino? To z tych trzech wymienionych absolutnie jestem zafascynowany muzyką i widziałem też koncert Mroza, no jest absolutnie fantastyczne. Po prostu zespół, który on posiada, energia, która bije i te utwory, które on ma w swoim repertuarze, też no, bardzo mi odpowiadają. Dawid Podsiadło oczywiście też, no, jest bardzo popularnym artystą, mam bardzo duży szacunek
do tej muzyki, także tak pod względem, powiedzmy, takim techniczno-aranżacyjnym też one są absolutnie świetnie skonstruowane. No i to jest jakby, myślę, wielka gwiazda aktualnie na tej polskiej scenie, więc tutaj mam duży, tak jak powiedziałem, duży szacunek. Natomiast tych trzech, co wymieniłeś, to Mrozu absolutnie byłby na pierwszym miejscu. Okej, wcale się nie dziwię. Powiem szczerze, że na moim pierwszym miejscu Mrozu jest jeszcze kilku takich artystów, na pewno Mrozu, Lemon, Vito Bambino, jeszcze kilku. No i oczywiście Dawid Podsiadło i Krzysztof Zalewski też. A wracając... Też, no to wszystko są bardzo dobrze wykonane. Tak. Mhm. A wracając, Adam, do programu Jaka to Melodia, czy potrafiłbyś powiedzieć, jak zmieniał się ten program przez te 25 lat, bo myślę, że ty możesz naprawdę na ten temat powiedzieć dużo ciekawych rzeczy ze swojej perspektywy. Tak, no jestem z tym programem od samego początku i towarzyszę mu albo jako obserwator, albo jako gracz, no gracz czynny tak naprawdę od samego początku. Tam w środku, od wewnątrz, ale też obserwując jakby te zmiany, które następują, program jednak zmienił się dosyć mocno w porównaniu do tego, co było na początku. No na początku nie da się ukryć, że program miał taki przynajmniej wizerunkowo charakter troszkę jarmarczny, były balony, było niezwykle kolorowo. Pamiętam. Myślę, że to było takie dosyć średnie, ale ten program tak naprawdę od samego początku ewoluuje w stronę programu naprawdę profesjonalnego. Oczywiście przez te wszystkie lata zawsze są i pewno będą jakieś zastrzeżenia, uwagi, też błędy, które tutaj my zawodnicy często zauważamy i gdzieś tam staramy się wytykać. Natomiast generalnie program bardzo się zmienił na plus. No, tych zmian w różnych aspektach tego programu było dużo, czyli zarówno jeśli chodzi o scenografię, jak i o zasady, bo na początku one były jednak mimo wszystko zdecydowanie inne. Na przykład no, artyści w pierwszych dwóch rundach byli widoczni z każdego artysty bądź kategorii, wybierało się po cztery możliwości, do których były przypisane stawki pieniężne. Inna była też zasada w trzeciej rundzie. Natomiast no, jeśli chodzi o samą jakby grę, no to tutaj jest cały czas to samo. Są dwie rundy, trzecia, finał, na który składa się 7 piosenek do odgadnięcia. No i stawki są też te same, ale to nie mówię po to, żeby na to narzekać, tylko stwierdzam fakt, że to się akurat nie zmieniło przez te wszystkie lata. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, jak wyglądał program Jaka to Melodia 20 kilka lat temu, to wiem, że jest taka możliwość. Na YouTubie można znaleźć materiały archiwalne. Wiem, bo sam oglądałem niejednokrotnie. No tak, ja też mam swoje archiwalne nagrania z 98 roku i z kolejnych lat. I też widać na tych obrazkach, jak ta scenografia chociażby się zmieniała, czy wygląd prowadzącego, który na początku miał bujną czuprynę, a potem z każdym rokiem właściwie ilość włosów na jego głowie się zmniejszała. Bardziej poważniał, można powiedzieć.
wraz z biegiem czasu. I też no, w kolejnych latach zmiany były zarówno w zespole, w sposobie przedstawiania artystów, melodii. Na pewno jest to dużo bardziej profesjonalne, albo jest po prostu profesjonalne w porównaniu do tego, co było w samych początkach tego programu. Aha. A skoro wspomniałeś już o prowadzącym, to jest tak, że każdy z prowadzących wnosi coś nowego, że każdy z nich jest inną osobowością, jak gdyby, że każdy wnosi inną osobowość. Tak, no każdy na pewno z tych prowadzących no też jest na tyle, czy był, no bo było ich trzech czy czterech powiedzmy, bo jeden tylko miał taki, zaliczył tylko epizod, ale z tych trzech prowadzących każdy no jest, czy był, jest na tyle silną osobowością, że na pewno wnosił do tego programu bardzo dużo. Więc to też jakby się przekłada na to, w jaki sposób ten program jest prowadzony, jaka też jest atmosfera tam w studio, chociaż wydaje mi się, że zawsze była bardzo dobra. Więc no, prowadzący jest jakby twarzą też tego programu i ma bardzo mocny wpływ na to, jak ten program jest odbierany. Widzę właśnie, że podczas naszej rozmowy napisał do mnie na moim profilu na Facebooku Daniel Kajak, uczestnik programu. Widzę od niego wiadomość, ale przeczytam pod koniec naszej rozmowy, bo myślę, że to jest odniesienie do naszej rozmowy. Tak, pozdrawiamy Daniela, znam Daniela oczywiście, więc pozdrawiam go serdecznie, jak nas słucha. Mogę od razu powiedzieć, że Daniel będzie gościem już w najbliższą środę. O, bardzo fajnie. No, tak. A jeśli chodzi o repertuar piosenek w programie, czy bywały jakieś takie piosenki, które kompletnie cię zaskoczyły? Wiesz co, od samego początku ten program jest tak skonstruowany, żeby uczestników programu zaskakiwać. Zaskoczenia polegają na tym, że no, jako zagadki występują tytuły niezwykle mało popularne, jak to się mówi, wyciągnięte gdzieś tam z kapelusza, także sami wykonawcy być może już o nich nie pamiętają. Więc myślę, że na przestrzeni tych wszystkich lat takie tytuły też były, których albo nie wiedziałem, albo nie zgadłem. To dotyczy właściwie chyba każdego uczestnika. Każdy się z tym spotkał gdzieś tam na jakimś etapie swojej gry w tym programie. Na samym początku, w pierwszym programie, w którym już dotarłem do finału, miałem utwór pani Joanny Zagdańskiej pod tytułem Rękawiczki, który no, z dzisiejszej perspektywy można uznać za ważną piosenkę, która w historii polskiej muzyki pewną rolę odegrała. Natomiast wtedy to było dla mnie kompletne zaskoczenie. Zaskoczenie też było dla osób, które pracowały wtedy przy tym studiu, łącznie z Robertem Janowskim, który był bardzo zdziwiony, co to jest za tytuł i w jaki sposób był tam zaaranżowany, więc takie niespodzianki się zdarzały przez cały ten czas, a tak naprawdę no, wszyscy się uczymy też z tym programem i przez te wszystkie lata program
oprócz zabawy i różnych innych pozytywnych walorów, również przyniósł nam wszystkim możliwość nauki muzyki, no szczególnie tej polskiej. A czy rzeczywiście było tak? Myślę, że ty jako, że jesteś w tym programie od początku, to możesz coś na ten temat powiedzieć, mieć jakieś odniesienie. Ale czy rzeczywiście było tak, że kiedy nastąpiły zmiany w programie na stanowisku prowadzącego, prawda? To czy rzeczywiście było tak, że nie wyobrażaliśmy sobie za bardzo tego programu bez Roberta Janowskiego? No tak, może taki pierwszy odruch mój na pewno był taki, że trudno było mi sobie wyobrazić, jak ten program może dalej funkcjonować bez kogoś, kto prowadził go od samego początku, był jego twarzą i głównym reprezentantem ze strony produkcyjnej na zewnątrz. No ciężko na pewno było się z tym pogodzić, więc myślę, że szok był to dla wielu, wielu uczestników ze mną włącznie. Myślę, że tak jest z każdą zmianą, która się dzieje, nie? Że trochę zanim się przyzwyczajimy do tego, to trochę czasu musi minąć, nie? Oj, zdecydowanie. No, każda zmiana, szczególnie rzeczy, które się nam utrwaliły, do których się przyzwyczailiśmy, które uznawaliśmy za dobre, niezmienialne, nienaruszalne, no szczególnie wymagają czasu, żeby przyzwyczaić się do czegoś, co jakby następuje po tym. Więc to jest jakby też naturalna kolej rzeczy, że no, trochę czasu musi upłynąć, żeby przywyknąć do nowych warunków. A masz jakiś taki specjalny sposób przygotowywania się do programu? Myślę, że mój sposób przygotowywania do programu jest zresztą niezmienny od lat. Jest to sposób, który przypuszczam, że praktykują wszyscy zawodnicy, którzy próbują coś zdziałać w programie, czyli no podstawą jest osłuchanie się z melodiami, które w tym programie się już pojawiły i z ułożeniem sobie w głowie i tytułów, które się pojawiają, przypasowanie ich do artystów. Tych tytułów w formie aranży no, pojawiło się w programie około 4,5 tysięcy. W ogóle da się to w jakiś sposób ogarnąć? Biorąc pod uwagę to, ile tego było przez te 25 lat? Tak, da się ogarnąć, to jest policzalne. Dlatego mówię, że około 4,5 tysiąca, bo może dokładnie co do jednej melodii, co do jednego tytułu byłoby to bardzo czasochłonne, natomiast szacunkowo jest to około 4,5 tysięcy tytułów, które mają swoje aranże, ale jeszcze wiele z nich ma niejako podwójne, potrójne czy poczwórne aranże w różnych wersjach, więc to poszerza ten krąg do nauki i to jest ta taka baza, którą trzeba się nauczyć, ale to jest tylko jeden jakby z elementów, ten najważniejszy. No, inne elementy no to są przygotowanie teoretyczne, czyli to, co się pojawia w rundzie trzeciej, czyli taki etap pewnej wiedzy, którą trzeba mieć o utworach, artystach, autorach tekstów muzyki, wydarzeniach związanych z tymi piosenkami. No a kolejna rzecz, no to cały czas trzeba być
na bieżąco i śledzić to, co się w muzyce dzieje, szczególnie wychwytywać te rzeczy najważniejsze, które mają miejsce i próbować przewidywać, co może się pojawić, bo w programie, pomimo że tyle tytułów już się pojawiło, to ciągle jeszcze nie zostało odkrytych wiele przebojów sprzed lat, sprzed wielu lat i sprzed kilku lat, więc tutaj pole do nauki jest też bardzo szerokie. I tu są jakby takie trzy aspekty, można powiedzieć, melodyjnej nauki. Natomiast sposób, w jaki to się odbywa, no to pewno każdy ma jakąś tam swoją receptę. Ja staram się być na bieżąco, mniej więcej cały czas. Oczywiście jak się zbliżają nagrania, no to trzeba zintensyfikować te przygotowania i odkurzyć sobie to, co w głowie gdzieś tam mogło umknąć. A czy to jest tak, że... bo chciałem zapytać o taką kwestię, o oswajanie się jakby z kamerą i ze świadomością, że ten program oglądają tysiące, jak nie miliony widzów. Czy to jest tak, że z biegiem czasu to coraz bardziej się z tym oswajałeś, czy jednak na początku był pewnego rodzaju stres być może? Tak, gdy byłem tam pierwszy raz, to stres był wręcz paraliżujący. To znaczy pierwsze zetknięcie szarego człowieka z potęgą telewizji od środka, pierwszy kontakt z tym, jak to wygląda od wewnątrz, była piorunująca i ciężko było utrzymać się, że tak powiem, w pionie, żeby te nerwy jakoś okiełznać. Natomiast potem z każdym kolejnym występem to tak naprawdę pozostawały jedynie nerwy związane z samą rywalizacją i z tym, żeby wypaść w miarę poprawnie i żeby powalczyć o jak najlepszy wynik. Natomiast sama obecność tych kamer, ona już przestała, szczególnie po tylu latach, robić jakieś szczególne wrażenie. Pomimo tej świadomości, która może troszeczkę jakoś utrudniać swobodne funkcjonowanie, że program ogląda naprawdę dużo ludzi. To znaczy dzisiaj powiedzmy jest to około 1,5 miliona, może trochę mniej, może więcej. Natomiast w tych wcześniejszych latach, kiedy brałem udział w programie, to tam była ta dawka na świadomość działająca dużo mocniejsza, bo wtedy program przed rokiem 2000 była na poziomie kilku milionów, w porywach nawet do 8. Więc to jest naprawdę potężna rzesza ludzi, która w skali kraju ten program oglądała i to mogło paraliżować. Natomiast tak jak mówię, pierwszy występ był, pierwsza obecność, tam debiut był najgorszy, a potem to już kwestia tych kamer była jakby mniej deprymująca. No to teraz, biorąc pod uwagę obecne czasy, można powiedzieć, że liczba oglądających, w sensie oglądalność programu, trochę się zmniejszyła, bo jednak 8 milionów, a tak jak mówisz, że teraz 1,5 miliona, to trochę jednak różnica, prawda? Tak, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że diametralnie się jednak zmieniła sytuacja medialna, bo na początku chciałem o tym powiedzieć. No,
drugiej połowie lat 90. to dopiero raczkowała stacja TVN, Polsat się rozkręcał, były dwa kanały telewizyjne, telewizji publicznej plus lokalne, stacji radiowych nie było zbyt dużo, internetu nie było, to był troszkę inny świat, więc skupienie na jednym programie muzycznym tak naprawdę no był, ta ilość ludzi była oczywiście wytłumaczalna. Dzisiaj trzeba inną miarą na to patrzeć i porównywać pewne wyniki z innymi podobnymi programami i przypuszczam, że i tak ta dzisiejsza melodia na poziomie 1,5 miliona, czy 2, czy miliona, bo to pewno w tym przedziale się mieści, jest całkiem niezłym wynikiem. A jak to wyglądało, jeżeli na przykład chodzi o, bo w tym roku 98, 2000 też oglądaliśmy nawet na przykład występy artystów, prawda, zaproszonych do studia i tak dalej, ale czy to wyglądało inaczej, czy od zawsze jest tak, że te występy artystów są rejestrowane jakby wcześniej? W czasie, kiedy ja byłem, to i od tego samego początku było tak, że tak naprawdę było jedno studio. Jedno studio, w którym, tak jak jest to do dzisiaj, naprzemiennie odbywała się rywalizacja zawodników i zdejmowane były pulpity i były rejestrowane występy artystów, które były wplatane potem, czyli domontowywane już po programie. Natomiast kiedyś troszkę bardziej ta telewizja czy ten program starał się przekonać widzów do tego, że te studia tak naprawdę są dwa. To znaczy, że jest jedno studio, na którym odbywa się rozgrywka, a naprzeciwko jest studio, na którym występują artyści, którzy między utworami biegają i wykonują swój utwór. Do tego stopnia, że były takie ujęcia jakby z góry tego studia, które pokazywały połączenie jednego studia i drugiego w całość. Do tego stopnia, że Robert do pewnego momentu też ze swojego stanowiska wybiegał w kierunku tego drugiego studia, gdzie wykonywał za chwilę piosenkę, która oczywiście była dużo wcześniej dograna, a gdy rywalizacja między zawodnikami była kontynuowana, to on nagle wbiegał po zakończeniu tego utworu, więc była robiona taka troszkę mistyfikacja dla odbiorcy, że są dwa studia i że ci artyści występują równocześnie. No dzisiaj już tego nie ma. Tutaj już nikt nie ukrywa, że to jest wcześniej zarejestrowane i że ten występ nawet jakiejś wielkiej gwiazdy typu Anestezja, no to że ona jest już wcześniej nagrana i jest tylko jako przerywnik muzyczny zaprezentowana. A czy to jest tak, że jaka to melodia jest jedynym teleturniejem, w którym brałeś udział? Tak, znaczy melodia jest jedynym teleturniejem, w którym brałem udział, aczkolwiek też miałem przygodę z Kołem Fortuny w momencie, jak otwarto tam drzwi dla uczestników innych teleturniejów, a szczególnie jakiej to melodii, bo do pewnego momentu, teraz oczywiście przy tej nowej emisji, deklaracja, że startowało się, którą trzeba było przedstawić, że startowało się w melodii, jakby definitywnie wykluczała z gry. Więc dwa lata temu miałem też przygodę z Kołem Fortuny, ale to było jakby
jedyne odstępstwo od wierności, jakiej to melodii przez te wszystkie 26 czy 5 lat. Okej. Okay. A czym się interesujesz jeszcze tak poza muzyką, że tak powiem? No, jest parę rzeczy, którymi się interesuję. No, przede wszystkim sportem, który staram się w amatorski sposób uprawiać, czyli piłką nożną i tenisem. Też interesuję się podróżami, lubię bardzo podróżować po Polsce i świecie i tworzyć te wycieczki w różne miejsca i potem przeprowadzać osoby, które są chętne, żeby wspólnie pojechać. No, lubię też na przykład bardzo teatr. Natomiast wiadomo, muzyka, ona towarzyszy cały czas i na pewno jest takim naczelnym zainteresowaniem. Wspomniałeś o tym, że masz archiwalne nagrania jakiej to melodii z roku 98. Aż mnie tak ciekawi, na jakim nośniku? No, na nośniku to były takie czasy, że jedynym możliwym nośnikiem była oczywiście kaseta VHS. Tak. Programy, tak, programy do pewnego momentu, no, można było nagrywać jedynie na kasetach VHS i tak też ja je rejestrowałem i stamtąd robiłem wycinki tych melodyjnych aranży. Wiele kaset tak naprawdę z tamtych czasów, o dziwo, jeszcze do dzisiaj mam na strychu, tych kartonów jest tam dosyć sporo. Nie wiem, po co to trzymam, prawdę mówiąc, ale bardzo nie zawadza. No tak, bo dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie nie ma gdzie tego odtwarzać. Tak, już za chwilę nie będzie pewno gdzie, chociaż jeszcze są odtwarzacze wideo i można też taką usługę sobie zamówić, przerobienia tego materiału. No, myślę, że to dla jakichś wielkich miłośników programu może miałoby jakąś wartość, żeby to zrobić. Ja na razie mam to w kartonach, nie wiem jeszcze, co z tym zrobię. Oczywiście później przyszedł nośnik w postaci odtwarzacza CD i MP3, tak więc ten... A, przepraszam, jeszcze po drodze były kasety magnetofonowe, na których też rejestrowało się piosenki melodyjne i się uczyło z kaset magnetofonowych. Później przyszły MP3 i wcześniej jeszcze też płyty CD. A w jaki sposób, czy ty wiesz na przykład, w jaki sposób można przetworzyć materiał z kasety wideo? Bo ja nie mam pojęcia, jak coś takiego jest możliwe w ogóle. Miałem taki odtwarzacz czy nagrywarkę Combo, która zawierała w sobie dwie funkcje, a mianowicie miała odtwarzacz i nagrywarkę VHS razem z nagrywarką i odtwarzaczem CD. I te programy, które mnie dotyczyły, te archiwalne, ja sobie dzięki tej nagrywarce, przegrywarce przenosiłem z kaset VHS na CD, a to już jest duży krok do tego, żeby przystosować to do dzisiejszych warunków. Czy takie urządzenia są jeszcze dostępne? Pewno tak. Natomiast spotkałem się też gdzieś z usługami przegrywania kaset, zarówno magnetofonowych, tak, jak i kaset VHS. Nie wiem, ile to kosztuje, nie wiem, czy jeszcze to jest, czy jeszcze ktoś wykonuje takie usługi, ale całkiem niedawno gdzieś tutaj na ulicach Katowic widziałem, że ktoś miał takie ogłoszenie, że to robi, więc być może cały czas da się to zrobić jeszcze. A czym zajmujesz się na co dzień, powiedz? Na co dzień pracuję w firmie handlowej,
pracuję w biurze 8 godzin przed komputerem, a zajmuję się przygotowywaniem ofert do przetargów, a zajmujemy się dostawą i zaopatrzeniem różnych instytucji w artykuły biurowe, papier, materiały do drukarek. Więc ja mam pracę taką biurową cały czas i analityczną bardzo mocno. Okej. To nie wiem, czy mam zazdrościć, czy nie. Wiesz co, no też właśnie nie wiem, czy to jest powód do zazdrości, bo raczej nie jest to praca, która jest jakąś taką pracą, która nie jest męcząca. No ona jest jednak męcząca bardzo i taka nie jest wbrew pozorom jednostajna, bo dużo się dzieje i dużo różnych rzeczy trzeba rozstrzygać i decydować o różnych kwestiach. Natomiast no, całe szczęście, że tak powiem, nie zajmuje to całych dni i tygodni, tylko jest to czas jednak ograniczony do tych przysłowiowych 8 godzin i potem już można w miarę zająć się czymś, co pozwoli oderwać się od trudów tej pracy. A jest jakiś taki teleturniej jeszcze, w którym chciałbyś wziąć udział? Prawdę mówiąc, no są teleturnieje wiedzowe, których jest kilka też z dużymi tradycjami. Ja nie ukrywam, nie czuję się na siłach, bo boję się, że mógłbym wykazać się jakimś brakiem jakiejś elementarnej wiedzy z różnych dziedzin. W niektórych dziedzinach czuję się bardzo mocno i na pewno bym sobie poradził, gdyby to był tylko jeden profil, czy kilka profili, powiedzmy, na których się dobrze znam. Natomiast w tych programach no, trzeba mieć jednak taką trochę wiedzę szeroką, omnibusa z różnych dziedzin, żeby móc sobie w miarę poradzić. No bardzo fajne jest tak naprawdę takie bezproblemowe koło fortuny. Ja bardzo lubię takie zabawy słowne i tam to bardzo mi się to podoba w ogóle ten program. Jest jeszcze oczywiście krzyżówka, w której dużo osób z Melodii bierze udział. Być może tam któregoś dnia zawitam. Natomiast generalnie nie planuję nic poza Melodią. A jeśli chodzi o inne dziedziny oprócz muzyki, to jak jeszcze wspomniałeś o sporcie, prawda? Tak. Czy coś jeszcze? Znaczy, jeśli... No sport, który no bardzo i jakby biernie i czynnie staram się w nim uczestniczyć, czyli jako kibic i jako gracz. No też bardzo lubię teatr. No, staram się być na różnych sztukach, które też są świetnym oderwaniem od takiej codzienności i możliwością troszkę przeniesienia się jakby w inny wymiar. No a wielką moją pasją są podróże i ich konstruowanie, planowanie, potem realizowanie, więc tutaj w tej dziedzinie też mam dosyć bogatą historię i na pewno też jak tylko będzie to możliwe, to będę próbował jeszcze coś podziałać. A gdzie lubisz najbardziej podróżować? No to tak ciężko powiedzieć, żeby wymienić jakieś jedno miejsce, bo ja zarówno jeśli, to też zależy od formuły wyjazdu, jeśli to jest wyjazd wypoczynkowy, no to uwielbiam morze na przykład, jeśli ma to być zwiedzanie, to lubię stolice czy miasta europejskie. Jeśli chodzi o wyprawy takie poznawcze, no to byłem w
Stanach, w Ameryce i tam absolutnie fascynują mnie parki narodowe Ameryki i chciałbym jeszcze też poszerzyć ich zdobycie w przyszłości. Więc ciężko wymienić, no, z zagranicy na pewno Ameryka mnie najbardziej fascynuje. Adam, bardzo serdecznie chciałem Ci podziękować za tą niezwykle ciekawą opowieść dotyczącą programu Jaka to melodia i nie tylko. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Ja też Ci bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałem na początku, to mogę jedynie powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło i czuję się zaszczycony, że znalazłem się w tak zacnym gronie tylu niezwykłych odbiorców i wielu znanych nazwisk. Było mi niezmiernie miło u Ciebie gościć. A ja się uśmiecham szeroko w tej chwili. Jeszcze pozwolę sobie, zanim się pożegnamy, odczytać wiadomość na Facebooku, bo napisał do nas Daniel. Właśnie Daniel Kajak napisał tak. Właśnie słuchając waszej rozmowy zacząłem spisywać rok starszych wydań melodii z lat 90. z początków melodii. To tak. No tak, myślę, że jak się spotkamy z Danielem, to będzie okazja ten temat poruszyć i na pewno będę służył mu pomocą w tym zakresie. Okej. Jeszcze powiedz, Adam, proszę, w jakim zakątku Polski jesteśmy? Jesteśmy w Katowicach, na Górnym Śląsku. Okej. Czyli południe pozdrawia północ. Tak. My też jesteśmy północ właściwie, tylko północna Wielkopolska w sumie. Adamie, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję za to spotkanie i proszę nie rozłączaj się jeszcze, bo będę chciał, abyśmy zrobili sobie zdjęcie, dobra? Okej, jasne. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Dzięki, wszystkiego dobrego. Ja Wam przypomnę, że miałem przyjemność nie tylko słyszeć się z Adamem, ale także widzieć w tej chwili, a Wy mieliście okazję nas posłuchać. Dziękuję Ci bardzo, Adam. Naszym gościem był Adam Czyszczoń, a ja zostawiam Was z polską muzyką, którą tak bardzo kochamy. Myslowic, Długość dźwięku samotności, Piersi, Całuj mnie oraz Kaja i Bregowicz, Była mróż.